niewzruszony fundament to Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus jest fundamentem, a każdy chrześcijanin, który pokłada ufność w Panu Jezusie Chrystusie, jest fundamentalistą. Oczywiście nazwa fundamentalista jest nazwą wyśmiewaną przez świat i co do zasady wyszydza się tą teorię, która mówi, że można wszystko oprzeć na Panu Jezusie Chrystusie. Ale dla tych, którzy ta teoria stała się również praktyką ich życia, fundament jest niewzruszony. Zanim apostoł Paweł przechodzi do udzielania pouczeń odnośnie do Bożej ścieżki, którą ma kroczyć szczery wierzący, żyjący w dniach mnożącego się zła, zatrzymuje się na chwilę, aby scharakteryzować niewzruszony Boży fundament. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie, że zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Drugi rozdział, 19 werset. Gdy apostoł pisał list do Tymoteusza, stan Kościoła jako ogólnej zbiorowości wyznawców był doprawdy opłakany. Zbory jeden po drugim odstępowały od wiary, a pojedynczy nauczyciele, tacy jak Hymeneusz i Filetos, o których apostoł mówił w wersetach 17 i 18, podjęli się głoszenia i rozpowszechniania fałszywych doktryn, rujnując wiarę innych. Rozpowszechniali m.in. fałszywą doktrynę o tym, że zmartwychwstanie się już dokonało, czyli że już teraz jest nowe przymierze, skoro wiemy ze Słowa Bożego, że nowe przymierze nastąpi 7 lat po pochwyceniu wierzących z ziemi, po zabraniu Kościoła z ziemi. Najpierw pochwycenie, najpierw przyjście Pana Jezusa po swoich, gdy weźmie swoich na powietrze, potem 7 lat ucisku, a potem razem z wierzącymi, których zabrał 7 lat wcześniej, Pan Jezus wróci na ziemię, aby rozpocząć na ziemi nowe przymierze. Ale Hymeneusz i Filetos zgłosili, że to już w tamtych czasach stało się to zmartwychwstanie. Złe praktyki i fałszywe wpływy doktrynalne panoszyły się niemal wszędzie i miały stać się wkrótce zjawiskiem jeszcze bardziej powszechnym. Jednak pośród tego pomieszania, pogmatwania i zniechęcającego stanu rzeczy znajdujemy słowo pociechy i radosnej zachęty. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony. W obliczu niepokojącego odstępstwa apostoł kieruje spojrzenie ku temu, co niewzruszone i trwałe, niezachwianemu fundamentowi Bożemu. To, co założył i ustanowił sam Bóg, pozostaje jako niezmienny i niezawodny fundament. To, co zostało powierzone człowiekowi, niechybnie upada, ale to, co pochodzi od Boga, pozostaje niewzruszone i nietknięte. Wierzący może spoczywać pewnie na podstawie tego mocnego fundamentu, niezależnie od tego, jakich rozmiarów miałaby sięgnąć ruina w nominalnym kościele chrześcijańskim. Wcześniej apostoł pisał do Koryntian, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 1 Koryntian 3,11. On, odwieczny Syn Boży i Syn Człowieczy, stanowi ten niezachwiany fundament, skałę, na której zbudowany jest prawdziwy Kościół, którego bramy piekielne nie mogą przemóc, jak mówi Mateusza 16 rozdział od 16 do 18 wersetu, lub inaczej mówiąc, odrętwienia śmierci nie przemogą go. Chrystus jest kamieniem węgielnym, o którym prorokował Izajasz. Dlatego tak powiedział Pan Bóg: oto kładę jako grunt na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony fundament. Izajasza 28,16. Tutaj w drugim liście do Tymoteusza nie jest powiedziane, co stanowi ów niewzruszony fundament Boży. Duch Boży celowo wypowiada się tutaj ogólnikowo. Bez wątpienia mowa jest o Chrystusie Jezusie oraz o wszystkim, co Bóg podarował nam wraz z Nim, a co jest niezmienne i trwałe.
jakąż pociechę niesie nam ta świadomość w dniach odstępstwa, gdy pierwotny stan Kościoła całkowicie jest już wywrócony w ruinę, gdy przewrotni ludzie jednoczą się i podają sobie ręce w podważaniu i podkopywaniu fundamentów wiary. Ich fałszywa nauka o tym, że rzekomo już jest nowe przymierze, rozszerzyła się jak zgorzel, i to jest proroctwo Pawła, że właśnie ich nauka szerzyć się będzie jak zgorzel. Dziś widzimy, że w zasadzie nie ma grup religijnych, w których nie byłoby zwolenników teorii, jakoby już teraz było nowe przymierze. A to jest właśnie potwierdzenie słów apostoła Pawła, który powiedział, że ta fałszywa nauka będzie się szerzyła jak zgorzel. Słowo Boże zapewnia jednak, bo obietnice Boże, ile ich było w nim, znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. 2 Koryntian 1:20. Bo obietnice Boże, ile ich było w nim, znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. 2 Koryntian 1:20. Chrystus i jego obietnice stanowią pewny i niezachwiany fundament, na którym bezpiecznie oprzeć się może każdy wierzący Chrystusowi. Podczas gdy wiele cudownych rzeczy zagwarantowanych jest nam w Chrystusie Jezusie Panu, trzy rzeczy są szczególnie znaczące i kosztowne. Po pierwsze, posiadamy gwarancję stałej obecności Chrystusa z tymi, którzy do Niego należą, w całej Jego pełni i wystarczalności. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, mówi Pan Jezus, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza 28:20. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich, mówił Pan Jezus, co było zapisane w Mateusza 18:20. To drogocenna obietnica w dzisiejszych smutnych dniach ruiny i upadku Kościoła. Po drugie, wierzący posiada zapewnienie trwałej obecności i zamieszkiwania Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego w nim. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na zawsze. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Ewangelia Jana, 14:16-17. Po trzecie, niezmienne, wieczne Słowo Boże pozostaje wciąż do naszej dyspozycji. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ewangelia Mateusza 24:35. Jakąż zachętę, pociechę i wsparcie w dniach upadku odnajduje szczery wierzący w niezawodnej obecności Syna Bożego, Ducha Świętego i Słowa Bożego. W podobny sposób niegdyś doznawała pociechy i pokrzepienia wierna resztka Izraela za dni proroka Aggeusza, co możemy znaleźć opisane w księdze Aggeusza, 2:4-5. Ja bowiem jestem z wami, mówi Pan zastępów, zgodnie ze słowem, przez które zawarłem z wami przymierze, gdy wyszliście z Egiptu. Mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Także kluczowa jest kwestia, która tutaj pada w tym wersecie, to znaczy pieczęć. Pieczęć. Niezachwiany fundament Boży uwierzytelnia przytwierdzona do niego pieczęć, posiadająca Bożą i ludzką stronę, a ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego. To jest strona Boża. Pośród wszelkiego pomieszania i zła zadomowionych w chrześcijaństwie, Pan Jezus Chrystus widzi i zna każdą osobę, która posiada z Nim żywą relację i jest Jego prawdziwą własnością. My nie znamy wszystkich wierzących, nawet na miejscu naszego zamieszkania. Nie rozpoznajemy ich bezbłędnie, ale On zna ich wszystkich, każdego z osobna.
tej świadomości możemy zawsze znajdować oparcie. Wypełnia ona serce wierzącego głębokim pokojem. Praktyczne życie i postępowanie wielu, którzy mienią się chrześcijanami i deklarują ich przynależność do Chrystusa Jezusa Pana, częstokroć wzbudza wiele wątpliwości co do rzeczywistej autentyczności ich wyznania. Przypadki takie muszą być pozostawione ostatecznej ocenie Pana, który zna tych, którzy są Jego i w stosownym czasie objawi, kto do Niego należy, a kto nie. Z drugiej zaś strony, częstokroć ci, którzy są prawdziwie wierzącymi i pragną pozostać prawowiernymi i lojalnymi wobec swego Pana Jezusa Chrystusa, spotykają się z niezrozumieniem, prześladowaniem, obmową i szykanami ze strony świata lub światowo usposobionych wyznawców chrześcijaństwa, a nawet od tych, którzy sprawiają pozór duchowych, którzy zgromadzają się do imienia Pana, ale z jakiegoś powodu dali posłuch plotkom, pomówieniom lub różnego rodzaju błędom. Powodem tego jest ich zdecydowana postawa, to znaczy tych duchowo ustanowionych, prawowiernych i lojalnych wobec swego Pana wierzących, którzy pragną pozostać prawowiernymi i lojalnymi wobec swego Pana, którzy spotykają się z niezrozumieniem i prześladowaniem i obmową. I powodem tego jest właśnie ich zdecydowana postawa przeciwstawiająca się przyjmowaniu zasad tego świata oraz brataniu się z nominalnym Kościołem w jego niegodnym postępowaniu i odstępczych drogach. Niejednokrotnie wyśmiewani przez chrześcijańskie społeczności lub piętnowani z powodu zborowej drogi, którą po ludzku ujmując, kroczą dość samotnie i nielicznie. Posiadają jednak świadomość, że Pan Jezus Chrystus zna każdego, kto do Niego należy oraz widzi okoliczności, w których się znajdują. Ta świadomość udziela im słodkiej pociechy i posiada utwierdzającą moc, nadającą stabilności i poczucia mocnego oparcia. Tak, Pan Jezus Chrystus rozumie nas i udziela aprobaty wszystkiemu, co czynimy zgodnie z Jego Słowem. Nawet gdy inni podają wątpliwość słuszność naszego postępowania. Istnieje jednak inna strona Bożej pieczęci. Strona ludzkiej odpowiedzialności. Wygrawerowane są na niej słowa tego jakże poważnego wezwania. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Każdy, kto powołuje się na imię Pana i deklaruje się jako chrześcijanin, ma obowiązek podążać za Chrystusem w sprawiedliwości, odstępując od wszelkiej nieprawości. Kto wyznaje imię Pańskie, musi postępować w zgodzie z Jego świętością, aby nie kojarzono go z nieprawością czy niesprawiedliwością żadnego rodzaju. Jako Pan żąda on posłuszeństwa i podporządkowania się Jego świętemu autorytetowi. Już od pierwszych stron Pismo Święte kładzie nacisk na odłączenie się od zła. Aspekt ten uwydatniony jest jako nagląca konieczność dla bogobojnej duszy, zwłaszcza w dniach upadku i powszechnego zepsucia. Osoba, która odseparowuje się od zła, daje realny, widzialny dowód działającej w niej mocy nowej natury i prawdziwej pobożności, która miłując dobro, brzydzi się złem i pragnie być posłuszna Panu Jezusowi Chrystusowi, aby we wszystkim przynosić Mu cześć. Przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, wzywa Izajasz w 1 rozdziale 16 do 17 wersetu. Taki jest odwieczny Boży porządek. Pierwszym krokiem jest odłączenie. Odłączenie się od zła. Gdy postawimy w wierze ów pierwszy krok, Bóg pokaże nam swą wolę i objawi nam kolejny krok.
Cokolwiek, co znajduje się w opozycji do całokształtu doskonałej woli Bożej, jest nieprawością. Dla jednego może być to tylko jedna rzecz, choćby drobna i nieznacząca w naszych oczach, od której powinien odstąpić, dla drugiego zaś może być to cały religijny system, w którym tkwi. Nierzadko nieprawość zawiera ułudę słodyczy dla przewrotnego ludzkiego serca, ale jeśli jest przeciwna objawionej woli Boga i Jego słowu, to jest złem i winna być jednoznacznie porzucona. Kwestia Wielkiego Domu też jest tutaj poruszana. Apostoł Paweł posługuje się tutaj obrazem Wielkiego Domu, który mieści w sobie naczynia różnego rodzaju, wszelkiego rodzaju. Jedne ku sławie, drugie ku niesławie. Jest to dokładna ilustracja odzwierciedlająca smutny stan, w jaki coraz bardziej pogrążał się wyznawczy Kościół. Kiedy Paweł apostoł pisał ten list, już nie mógł dłużej nosić godnej nazwy Domu Bożego, Kościoła Boga Żywego, filaru i podwaliny prawdy, jakim był, gdy apostoł pisał swój pierwszy list do Tymoteusza, co czytaliśmy tam w pierwszym liście do Tymoteusza, 3:15. Wówczas Kościół był ostoją prawdy, którą reprezentował przed światem. Teraz zaś w łonie chrześcijaństwa było wielu takich, którzy głosili fałszywe nauki. Wkradli się ludzie nieposiadający zbawienia i życia z Boga, i w Domu Bożym, w którym gnieździli się wszyscy nominalni wyznawcy, było wiele zła, pomieszania i nieporządku. Wtedy Kościół był ostoją prawdy, którą reprezentował przed światem. Teraz zaś w łonie chrześcijaństwa było wielu takich, którzy głosili fałszywe nauki, jak choćby tą, że już jest teraz nowe przymierze. Wkradli się ludzie nieposiadający zbawienia i życia z Boga, i w Domu Bożym, w którym gnieździli się wszyscy nominalni wyznawcy, było wiele zła, pomieszania i nieporządku. To, co mieniło się Domem Bożym, w szybkim tempie zamieniało się w wielki dom przepełniony wszelkiego rodzaju naczyniami, jakich wiele wśród ludzi na ziemi. Nie nosiło już dłużej tej wyłącznie boskiej pieczęci naznaczającej go jako Dom Boży i nie było nacechowane przez świętość i prawość, straciło swój charakter świętości i prawdy. Takim był smutny stan wyznawczego Kościoła u schyłku dni apostoła. Stan, który począwszy od tamtych dni postępował i przybierał na sile, tak że dzisiejsze chrześcijaństwo stanowi bardziej niż kiedykolwiek wielki dom z mieszanką naczyń ku sławie i niesławie. Naczynia ze srebra i złota nadają się do służby w Domu Bożym, o ile są czyste. Król Nebukadnezar wziął niegdyś złote i srebrne naczynia ze świątyni w Jerozolimie i zabrał je do Babilonu, o czym czytamy w Księdze Daniela, 5:2-3. Naczynia z drewna i gliny nie powinny mieć miejsca w Domu Bożym, ale są. Z Rzymian 9:21-23 dowiadujemy się, że naczynia ku niesławie są naczyniami gniewu, przygotowanymi na zniszczenie. Natomiast naczynia ku sławie to naczynia zmiłowania, które Bóg uprzednio przygotował ku chwale. Tak więc, mówiąc ogólnikowo, naczynia ze srebra i złota reprezentują prawdziwych chrześcijan, którzy są naczyniami ku sławie, naczyniami zmiłowania, podczas gdy naczynia z drewna i gliny przedstawiają nienawróconych, martwych wyznawców w łonie chrześcijaństwa, którzy są naczyniami ku niesławie i naczyniami gniewu. Niemniej jednak możliwe jest użycie złotego naczynia z zasady przeznaczonego ku sławie do bezecnych celów, jak uczynił Belsazar,
używając złotych naczyń świątynnych podczas swojej bałwochwalczej uczty. Podobnie ma się rzecz z wielkim domem chrześcijaństwa. Prawdziwi wierzący mogą czynić coś, co będzie zniesławiało Pana lub stać się takimi naczyniami przez utrzymywanie powiązań z naczyniami ku niesławie. Pan nie jest w stanie zaaprobować służby kogoś, kto pozostaje w kontakcie ze złem. Stąd warunek, że jeśli chcemy być naczyniami ku sławie, musimy odłączyć się od naczyń ku niesławie, o czym mówi nam werset 21. Takim jest zatem nakreślony Bożą ręką obraz wyznawczego Kościoła z bezbożną mieszanką ludzi zbawionych i nieposiadających zbawienia, prawdziwych i fałszywych wierzących. Takim jest stan chrześcijaństwa w dniach ruiny. Ogół ludzi, którzy mienią się chrześcijanami, postrzegany jest jako wielki dom z różnymi naczyniami. Każdy nominalny chrześcijanin należy do tego domu niezależnie od stanu jego serca i szczerości zamiarów wobec Pana. Niemniej jednak szczery, wierny, wierzący powinien pójść za głosem Bożego wezwania i oczyścić się od naczyń ku niesławie, choć niemożliwe jest wyjście z tego domu. Także kluczową kwestią jest oczyszczenie samego siebie. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu, o czym mówi nam werset 21. Skoro chrześcijaństwo nie odpowiada już charakterowi Kościoła, jakim utworzył go Bóg, Pismo Święte kieruje wezwanie do osobistej wierności i odpowiedzialności każdego pojedynczego wierzącego, aby odłączył się od wszystkiego, co nie przynosi czci Chrystusowi. Apel ten skierowany jest do każdego wierzącego osobiście, wzywając go do oczyszczenia się od naczyń ku niesławie przez oddzielenie się od nich.